Witam, witam. Czas na pierwszy dzień turnieju. Krwawa jatka czterogwiazdkowa bez czerwonego. Obrona trochę ustawiona od czapy. Nie mam postaci z dwoma limitami. Tu nawet mam tą mieliki na tanku bez pierwszego limitu. Ale obrona działa. I to jest pozytyw. Ci przeciwnicy trochę mieli tych podwójnych przełamań. No nie wiadomo, czym mnie bili. To są ustawienia obronne. Natomiast plus jest taki, że jest A. I oby tak było. Nie wiem jeszcze, czym będę grał ten turniej. Gdyby były czerwone, to pewnie bym używał Lixiu na 9 klocków z Zabogiem, ale Zaboga nie ma, a Gariasa, barda niebieskiego, nie zrobiłem. Więc Lixiu na 9 klocków mnie nie kręci, będzie trzeba pewnie wymyślić coś innego. Natomiast zobaczmy, kto pierwszy. Okej. Niekoniecznie musi być tu łatwo. Ten Migland ma całkiem mocne te uniki. Dobra, dajcie chwilę, coś ustawię. Okej, dosyć dziwny skład. Jakby Anastazja, oczywisty wybór. Xiahu, żeby osłaniać dwie postacie. Natomiast Mugloc i Almur nie mają tu talentu, więc nie wiem, jak długo postoją. Ale okej, spróbujmy w ten sposób. Mógłbym pograć, nawet wziąłem, przez chwilę ustawiłem fiolety tam z Proteuszem. Ale patrząc na ilość niebieskich, sorry, zielonych, powinno być ok. Mam też jeden żółty, ale nie muszę się z nim spieszyć. Zróbmy to tak. Idealnie. Teraz tak, tu są uniki. Ale i tak uderzę w tą stronę. Git. No, tam sporo tych uników weszło. Dobra, teraz tak, ponurakiem nie będę się zajmował, a walnę w tą stronę. Dobra, lej ich. To była banalna plansza. I walka numer 2. Kaedmon i Lixiu. I w teorii, kurde, no mógłbym zostawić ten sam skład. Natomiast zastanawiam się, czy tu czyszczenie by się nie przydało. Bo jest Lixiu, jest trucizna. Nie do końca mi się opłaca tu brać dezaktywację. Sorry, nie dezaktywację, tylko... A, wiecie co? Prowokacja. A więc spróbuję jeszcze tak samo. Okej, tu mam niebieski diament na start. No też spoko. Bo załaduję Xiahu. Okej, i mam trochę zielonych. Natomiast tu muszę pójść pewnie w żółte jeszcze. Dobra, pójdę w te żółte. Dobra, ale tak, on ma podbitą obronę. Walnę tu. Mamy żółte dla Anastazji. Trzy mi nic nie dadzą. Trzy zielone też mi nic nie dadzą. To zróbmy na razie tak. Zielony na dole? Dawać zielony. Ech. Niby jest. Ważne, żeby wybić tu prawą stronę. Chociaż pytanie, czy ta nie będzie większym problemem. Patrzę, gdzie mam klocki, ale właściwie to nie mam nigdzie, bo mam dwa możliwe ruchy, oba czerwonymi. Kalo raczej nie wybiję. Jestem w stanie załadować żółte. Może bicie tutaj nie jest głupim pomysłem. Lixiu bym zdjął. Tak, będę musiał pójść po żółte. Ewentualnie, kurde, jeżeli chcę szukać zielonych w środku, to odetnę sobie całkiem planszę. Dobra, ryzykuję, biję tu. I poszukam tutaj. Okej. To, czego się spodziewałem, czyli zablokowana plansza i nie ma nic. Teraz muszę iść po Anastazję i liczyć, że ona przeżyje.
Walnij w ksiachu. Dobra, spoko. Jest ok. Dobra. Mam tam z bomby zielony, ale jeszcze zaczekam. Zrobię ten żółty. Teraz zrobię... Kurczę, czy jeden klocek mi starczy? Nie wiem. Wolę podprowadzić drugi. Git. I teraz załadować zielone. Git. Dobra, mamy ksiachu. I mamy mukloga. Porobione. Siła pomocników. I walka numer 3. Ok. Lixiu ze ścinaniem many. No tu mogłaby pomóc prowokacja. Tylko te zielone całkiem nieźle biją. Ale mógłbym dać ciebie. Ciebie to bardzo dziwne ustawienie. Mają dezaktywację, mają furiacki i mają Wukonga. Spróbujmy tak. Ok, mogłem nie wyjmować zielonych. No nie wiem, czy to był dobry ruch, który zrobiłem. Mam tutaj to combo zielone z niebieskimi. Chyba trzeba po nie pójść. No Lixiu na pewno odpali. Dobra, złożyłem 3. Będę miał 9. Tylko ile ona mi zetnie? Ciekawe, czy jakbym złożył fiolety, to by wszedł niebieski od dołu. No wszedł, ale nie w miejscu, w którym go chciałem. Dobra. Nie wiem, czy pójście po niebieskie w tym momencie coś mi da. Bo tu będą 3. A wydaje mi się, że będę potrzebował 4. Cholera, poblokowałem sobie tu planszę. No muszę teraz pójść w te niebieskie, bo mam tylko niebieski albo żółty. Okej. Czy wejdzie pod zielony niebieski brakujący klocek? Nie. O, pana stazja. Dobra, będę miał niebieski. Nie w niego. No on miał mnie chronić. Możesz zginąć, to załaduję fioleta na pusto. No nie dadzą powalczyć prowokacji. Ale trochę mnie ochroniła. Dobra, teraz Kaedmona muszę przytrzymać. Wukong teraz odpala. Będą biły dwie postacie. Czy byłbym w stanie zdjąć Kamrata? Chyba nie. Jeden niebieski, jeden zielony. Cholera. Żeby Kamrat nie uderzył mnie. Dobra, muszę zrobić tak. Oj. Uch.
Dobra, to mi da niebieskiego. Stop. Stop, bo ja się tu muszę jeszcze załadować. No dobra, mój błąd. Prawdopodobnie powinienem tu w Sonię uderzać. Pytanie, kto dostanie z Furiackiego? Zróbmy na razie tak. Liczę, że Kaedmon nie oberwie. Niebieski w środek? Nie. Nie w Kaedmona. Dobra. Dobra, trzeba podprowadzić niebieskie i z nimi, no, z nimi zaczekać, ludzie. Dobra, może to jeszcze dźwignę. Aj! To był misklik. Cholera, i to mi skomplikowało trochę sytuację. Dobra, ale mam cztery zielone na pusto, ile Kaedmon ustoi. Git, jest dezaktywacja. Teraz wypadałoby załadować jeszcze Xiahu. Nie ładujcie go jeszcze. Dawać zielony. Dawać dużo zielonego. Git. Dobra, mam pomocników, więc... Dobra, on odpala speca. Mogę puścić w niego klocki. Okej, udało się to wyratować. Ale nie było lekko. No tam raz, że zablokowałem planszę, a później zrobiłem zły ruch. I też mi to nie pomogło, ale udało się wygrać. Dobra. I mamy walkę numer 4. Cyprian. No dobra, tu prowokacja chyba mi się nie przyda. Mogę tu iść albo w zielone, albo w kiwka, co jest trochę ryzykowne. A w zielone, no właśnie, czy w Kaedmony? Może idźmy w ten sposób. Spróbujmy. O, panie. Trzeba było iść całkiem w zielone. To nie był idealny ruch, bo puściłem sporo klocków w Lixiu, ale to było 5. To jest 8. Teraz tak. Lixiu mogę blokować. Ale jeszcze nie muszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zielonych. Za mało. No, nie odpalaj się, diamencie. Co za masakra. Ech, to jest jedyna postać teraz bez kontry, ale w nią zupełnie nie mam ochoty bić. Zróbmy to tak. Tak. Ten ma opór. I mam jeden klocek za mało, żeby załadować ponownie żółte. Nadal jeden klocek za mało. Dobra, trzeba tu wymusić tą Lixiu w ciągu dwóch tur, żeby straciła manę. Walnijmy tak. No nadal mi brakuje raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jednego żółtego. Ale muszę to odpalić. Pytanie, w kogo mi... Okej, git. Dobra, że fajnie, że nie w Anastazję. Ponurak jeszcze ma Furiacki. Ja nie bardzo mam co składać. Fajnie, gdyby Ponurak przerzucił Furiacki na Lixiu. Niestety tego nie zrobił. Mam kolejny diament fantastyczny, który mi nic nie da. Dobra, lecimy w tą dużą kaskadę. No coś na pewno tu przeżyję i będę mógł coś załadować.
Git. Dobra, tego muszę się pozbyć. Tego mogę wybić. Mogę załadować. Aha, mogę załadować, ale nie odpalić. Dobra, ale mogę odpalić kolejnego i wybijmy sobie ciebie. No i zaraz wracają spece. Można bić. Porobione. Git. I ostatnia walka. Jezu, głos tracę. No dobra. Tu mogłaby się przydać prowokacja. Ten Jasiek nie jest złym pomysłem. Ale dobra, bo on wycisza tylko jednego. To może nie będzie duży problem. Spróbuję tym samym składem. Najwyżej będę żałował, że nie wziąłem prowokacji. No widzę, żeby mnie nie załadował. To jest dosyć oczywisty ruch. A tu będę miał w teorii Anastazję gotową. Z tym, że Tetuk uderzy. Pytanie w kogo, bo teraz trudny wybór, co ładować, ale zaryzykuję tak, że to nie Anastazja oberwie. Dobra, Xiahu. Oczywiście ten, do którego... No, załadujmy tak, go jeszcze raz. Git. Dobra, póki co wszystko żyje. To jest pozytyw. Teraz tak. Ciebie mogę wybić. A ciebie mogę blokować. Ciebie mogę blokować. I możemy zrobić to tak. Przydałby się żółty. Dobra, idziemy w grubą kaskadę, póki ten J traci manę. No, muszę go jeszcze raz blokować. Rzucisz w Tiburtusa? Nie, w siebie. Może być. Ups. Dobra, i teraz tak. Jak chcę załadować żółte, Tiburtus mnie uderzy. Chyba, że tu wejdą. Nie? Ostatnia tura Furiackiego. Dobra, możliwe, że Tiburtus mi by zdjął kiwka, dlatego zrobię w ten sposób. I dopiero teraz... Okej, nie zdjął. Ale w tej turze na szczęście nikt nie bije. Dobra, no tu już jest pełna kontrola walki. Aj, żółtym mogłem, ale i tak jest. Git. Porobione. No dobra, całkiem niezły dzień jak na te składy, które mam. Natomiast jest to dopiero najlepsze 5% i do pierwszego miejsca tracę niecałe 300 punktów. Także to pokazuje, że będzie dosyć wysoki poziom na tym turnieju. Dużo ludzi będzie wygrywać. Ja nie mam tych przełamań, dlatego tracę te punkty. Będzie trzeba je nadrobić w kolejnych dniach. Dajcie znać, jak Wam poszło. Dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.